Dzień dobry. Zapraszam na prezentację Laicyzacja w Polsce. Ja syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II papież. Wołam z całej głębi tego tysiąclecia. Wołam w przeddzień święta zesłania. Wołam wraz z wami wszystkimi. Niech wstąpi duch Twój. Niech wstąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tejdzie. Postać Jana Pawła II jest każdemu Polakowi znana i nic z tego więcej nie wynika. Zamiast nauk po nim pozostało mnóstwo gadżetów, obrazów, pomników i mnóstwo relikwii. Potrafił papież zbierać miliony Polaków i nauczać, że jedną z najważniejszych rzeczy jest solidarność. Pół roku po jego śmierci w kampanii wyborczej już Polaków dzielono na liberalistów i solidarnościowców. Polska jest wciąż krajem katolickim. 89% Polaków wciąż znajduje się w metryce chrztu. Jednakże Kościół w Polsce przechodzi kryzys. Liczne marsze ateistów zdobywające popularność partie lewicowe nie są dla Kościoła największym zagrożeniem. Zagrożeniem jest on sam dla siebie, a właściwie jego kapłani. Według mnie ważnym punktem tego problemu jest 28 września 2018 roku i premiera filmu Claire. Oto wielka tajemnica wiary, złoto i dolary. Co robimy? Film zarobił ponad 29 milionów dolarów i przybił wiele rekordów. Był bardziej kasowy niż Titanic i przez 4 tygodnie przybił wszystkie rekordy oglądalności w polskim kinie. To właśnie od początku pojawienia się kampanii reklamowej dzieło Smarzowskiego wywołało wiele kontrowersji, od publicznego oburzenia do zablokowania przez władze samorządowe projekcji filmu w kilku miastach. Film poruszał wiele problemów, jednak w dyskusji publicznej dominowały dwa, a mianowicie pedofilia i pieniądze. Ostatnio głośną sprawą było obalenie pomniku księdza Jankowskiego, który był rzekomo pedofilem. Mówię rzekomo, dlatego że w polskim prawie, dopóki prawomocny wyrok nie ogłosi obywatela winnym, działa prawo domniemania niewinności. Natomiast ilość osób, która zgłasza, że były molestowane, poraża. Byli to chłopcy i dziewczynki. Ci ludzie do teraz przechodzą traumę i są gotowi zeznawać przeciwko zmarłemu księdzu. Moim zdaniem jest to oburzające, że stoi pomnik pedofila. Ofiary pedofilii mają trudne życie. Nie umieją żyć w związkach z partnerem, zostają traumy, wciąż o tym myślą. Niestety nie są to przypadki marginalne, jak część osób myśli. Wpisując frazę w Google ksiądz i pedofilia, pojawia nam się niekończąca lista artykułów na ten temat. Według pewnych statystyk w Polsce księży pedofili jest około 1500. Natomiast pedofil bardzo często miał więcej niż jedną ofiarę, co daje nam sumę kilku tysięcy osób, które przeżywają traumę. Pojawia się również kontrargument mówiący, że księża są jak samoloty, że ich upadek słychać najgłośniej i że pedofilia to nie jest tylko problem tej grupy. To fakt, że nie jest problem tylko tej grupy, natomiast księża mają potężną moc, którą jest zaufanie publiczne, dzięki czemu łatwiej jest im się zbliżyć do ludzi. Temat jest zatrważający, a Kościół ukrywa pedofilii, bo nie chce jeszcze bardziej napsuć swojego wizerunku. Temat jest, wiadomo, o wiele szerszy. Akurat ten samochód, co dostaliśmy, nie wiecie o tym, od bezdomnego. Tak. Dwa samochody dostaliśmy. Przyjechał bezdomny i dał nam dwa samochody. Pan Stanisław z Warszawy niestety zmarł. Kościół to jest bogactwo. Biskupi jeżdżą luksusowymi samochodami, jedzą najwykwintniejsze potrawy, żyją na bardzo dobrym poziomie. Również i niekiedy księża diecezjalni, którzy są wyżej ustawieni, również tak żyją. To jest fakt. Nie jeden ksiądz zbił majątek, sprzedając kościelne ziemie, robiąc różne inwestycje, albo po prostu kradł. Najbardziej znanym, zaradnym finansowo, duchownym jest ojciec dyrektor Tadeusz Rydzyk. Każdy go zna. Znany ze swojego cynicznego charakteru, jak i obiektywnie patrząc, dobrej głowy do interesów.
Ksiądz korzysta z tego, że w Polsce aktualna władza jest prokatolicka. Oni wspomagają finansowo Imperium Rydzyka, natomiast on ze swoich wiernych tworzy elektorat Prawa i Sprawiedliwości. Piękny zgrany duet. Ale na jak długo? Lewicowa partia Roberta Biedronia zdobywa na wyborcach dzięki programowi mającemu na celu rozłamu kościoła i państwa, a przede wszystkim zakończenia finansowania kleru z państwowych pieniędzy. Proponuje, by utrzymywał się sam ze swoich datków. Kościół oczywiście przetrwałby i to, natomiast skutecznie uszczupliłoby to portfel. No, Pan Jezus raczej nie pławił się w bogactwach, tylko żył dla drugiego człowieka, bo to duchowny jest dla wiernych, a nie na odwrót. Niestety wciąż słychać o licznych sytuacjach, gdy księża odprawiają msze za tak zwane cołaska, ale nie mniej niż. Słychać o ich nowych nabytkach. Jednakże nawet gdyby Kościół się z tym krył, to wciąż nie jest transparentny, nie ukazuje swoich wpływów i wydatków. Wznoszę swe oczy ku górom, skąd przyjdzie mi pomoc. Pomoc od Pana, wszak Bogiem On miłosiernym jest. Jednakże pomimo tych wszystkich przewidzień, i żeby nie było, że ja jestem jednostronny, to Kościół jest wciąż ogromną wspólnotą zrzeszającą miliony ludzi. Tworzące piękne dzieła, dające nadzieję na lepsze jutro, pomagające w ciężkich sytuacjach oraz otwiera nasze umysły na szersze patrzenie na świat i życie zgodnie z moralnością. Można być antyklerykałem, jednakże nie można zapominać o tych pięknych inicjatywach, jak i wspaniałych kaznodziejach, wskazujących właściwą drogę wiernym i głoszącym dobrą nowinę. Prezentację przygotował Mateusz Głudziński, klasa 3B1.